Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Drug Dealer Simulator, proszę państwa. 8 miesięcy temu ostatni film z tej gry miał miejsce, Eddie do nas dzwoni. Dobra, coś się niedobrego dzieje, ktoś tam, jakaś strzelanina jest i tak dalej. Słuchajcie, ja bym może tutaj ogarnął trochę głośniej te... Dobra, cichutko. I'm kind of important, you know. I mean, my voice is for... You know. Dobra, już się nie popisuj. Słuchajcie, ogarnijmy sobie tutaj te zadania. Dawno nie było tej gry, tego tytułu. No i co, 8 miesięcy temu ostatni odcinek. I co? I mamy, słuchajcie, ogarnąć w tym momencie 1 kg koki ze względu na fakt, iż, bo ponieważ mamy dla Labaleny dostawę zrobić 11 paczek aż. Zobaczmy, gdzie to się znajduje. Śmietnik koło cmentarza. No to będzie tutaj. No dobra, trzeba lecieć. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwestie związane z tą grą, no niestety tutaj mogę się spodziewać demonetyzacji tych filmów przez YouTube'a, a to z racji faktu, że oni to uważają za propagowanie narkomanii i tak dalej. No... Każdy ma własny rozum, tak? I wie, co powinien robić, a czego nie powinien. Natomiast jeśli mowa tutaj o kwestiach związanych z braniem takich substancji, no to gra komputerowa niestety, ale nie uzależnia w ten sposób. Dobra, tu mamy policajów. Nie, już dawno nie śmigałem tu, ale mamy śmietnik, tak? Czy to jest ten śmietnik? Nie, to nie jest ten śmietnik. To byłby... Tak, to byłby ten śmietnik, tylko my musimy to zrobić starym, dobrym sposobem. A nie. Czekajcie. No tak, to wychodzi na to... O, cholerka. Ja się obawiam, że to z drugiej strony trzeba pobrać. Też nie? No to jak wy żeście mi tu zostawili ten towar, kuźwa? Ludzie! Co wy od Janie powlacie, jak tu nigdzie nie ma tego towaru, a? Kurczę blade, no. Nie, dobra, sorry. My tutaj to mamy dostarczyć, a tu mamy odebrać. Aś, ty... A nie, to jest znowu jeszcze coś innego. To zbadaj miejsce zbrodni, dobra. Tutaj... To samo. I tu też. A tu jest paczka. O kurczę, brady. No nic, no trzeba przejść przez granicę. Na całe szczęście nie mamy godziny policyjnej. No to skoczymy sobie szybciutko. Oj, będzie się działo teraz. No ja to muszę dla Labaleny to tak szybciutko ogarnąć temat. Mamy torbę, słuchajcie. Nie pamiętam tylko, czy z tą torbą mogłem wchodzić do kanałów, czy też nie, ale zawsze to można sprawdzić. Właśnie. Weź mały albo średni plecak. Dobra, to jeszcze się przebierzemy z tego tałataństwa. To trochę rzeczywiście za dużo tego mam. No i dobrze, tu ziomuś czeka na jakąś darmową działkę, ale to... Niestety, ale nie w tej chwili. I czy ja mam tutaj... Ja pamiętam, że miałem kiedyś... O, średni plecak, elegancko. To może to zostawimy, a to zabierzemy. O. Kilo mi się tutaj zmieści. Dobra, to jeszcze zapiszmy raz. Jak pamiętacie, to zawsze tak robiliśmy, bo... No bo wiadomo, nie? I teraz tak, w tamtą stronę... W tamtą stronę trzeba lecieć. To spokojnie możemy sobie przejść, tutaj nie powinno być żadnych problemów z tym. Natomiast z powrotem, no to już... Takie problemy byłyby.
Oni chcą jeszcze od nas tutaj zbadania tego miejsca zbrodni. No, nie zależy na labalenie. Dzień dobry! Ziema, ziema, ziomuś, kurczę, 8 miesięcy żeśmy się nie widzieli. No i co? No, oczywiście, że clear, no. A ty myślałeś, że co, że... Że nieumyty jestem? Czekajcie, to było... Tutaj. Przy cmentarzu, dobra. To my musimy tędy lecieć. No i dobrze, damy sobie radę. Trzeba będzie później to oczywiście przerobić. No i... Dostarczyć. Dla baleny. Jak to daleko jeszcze? No jeszcze kawałek. Tylko trzeba będzie uważać, żeby tutaj... Nie natknąć się na żaden patrol. Ja nie pamiętam, czy oni tutaj chodzą, czy nie chodzą. No, już tutaj skrytka jest blisko. To jest to? Nie. To jest to? Tak. No i teraz pytanie brzmi. Namierzmy przede wszystkim jakąś studzienkę. Studzienka, widzę, że tam jest włas. Dawaj. I spierdzielamy. Pędzikiem. Okej. Okay. Och, jak mnie to dawno nie było w kanałach. No i teraz... Trzeba troszeczkę pokluczyć. Ja to pamiętam, że tu chyba gdzieś... W których drzwiach żeśmy się... blokowali, z tego co pamiętam. Dobra. Teraz tak, tutaj ciut. My musimy tutaj dotrzeć, nie? My musimy tutaj dotrzeć. Dajesz, mistrzuniu. Proszę Państwa, niebawem rzekomo będzie dwójeczka, jeżeli chodzi o drug dealera. A tutaj pozamykane to wszystko na cztery spusty. No co za niedobra sytuacja. Tutaj to samo. A tutaj to w ogóle, no przez tę dziurę to się nie przecisnę, kuźwa. Ej, czekajcie, jak to teraz, to na pewno nie ma gdzieś, no nie ma. No niedobrze. Pozamykali mi ćwoki, kanały. Ajajaj, dobra, trzeba pokombinować troszeczkę tutaj z tym przejściem, bo... Jak się nie da... Tutaj to w ogóle namiot jakiś, cholera jasna, co... O, ale spray jest, proszę bardzo, możemy podnieść. To się przyda. No po co ja tu właściwie wlazłem? Kurde, dobra. Sprawdźmy, czy nikogo nie ma. Najwyraźniej nie. Okej. Okay. Ciśniemy, oczywiście uważając. A czy ja tu nie miałem przypadkiem gdzieś domku? O, no ma, no, o wilku mowa. Pa. No i jest. Tylko teraz tak, bo tam idzie patrol chyba. Albo i nie. Natomiast my tutaj jakoś mogliśmy kiedyś tę torbę przerzucać. Coś tak mi się kojarzy, pamiętam. Tylko jak my żeśmy to robili? To jakoś na ten samochód, później na dach. Hop. Ach, kurde, to takie łatwe to nie będzie. Chyba, że jest to z samochodu, żeśmy przewalali. Sprawdźmy to. Jak to, kurde, było? B? A, było blisko. Było blisko. No dobrze, no trzeba to ogarnąć, słuchajcie. Przerzucić tę torbę. A, jeszcze bliżej było. Dobra. Sprawdźmy to. Jak najbliżej i... I synu, wykaż się. Dobra, nie wykazujesz się, to w dupie cię mam. Inaczej sobie poradzimy. Polecimy sobie tutaj. No, szacunek na dzielnicach to spada, no tak, no spada. I zapiszmy sobie tu grę, bo z tym ładunkiem to tak, kurde, ryzykownie chodzić.
Natomiast my tu niestety nic nie mamy, żadnych jakichś tam sprzętów do tego, żeby przetworzyć to. W związku z powyższym musimy jednak posiłkować się jakimś kanałem. No i teraz ten kanał... O. Taki, który by nam pasował. No to widzę, że to za blisko to tutaj nie ma. To strach przy tej granicy tutaj chodzić. O, czekajcie, kanał. Dobra. Wejdźmy tędy. No i zobaczmy, bo być może tutaj jakoś uda się przecisnąć. Wiecie, ja już zapomniałem, którędy to my żeśmy chodzili, ale widzę, że wszystko kuźwa pozabijane dechami jest. Ja pierdzielę, co to za mogiel? Jak to teraz tutaj się stąd wydostać? Zobaczmy może tu. Teoretycznie. No bo tamto nie. Tamto nie. Czyli tędy spróbujemy. Dziwa, żeby... Oho, dobra. Delikatnie, żeby nie połamać. Wytrycha. Okej, gdzieś mniej więcej ta... O, i poszło. Dobrze. Chyba teraz damy radę. Zobaczmy, czy lecimy? Lecimy, tak, już jesteśmy poza jakby tą granicą. A nie, a chyba, że tutaj to jest ta granica. Nie, to jeszcze musimy pocisnąć. Jeszcze dalej, moi drodzy, jeszcze dalej. Jeszcze trochę cierpliwości. Zaraz będziemy po dobrej stronie. Dobra. No. Troszkę tak. Okej, poszło. Elegancko. No i chyba teraz tutaj, nie? Dokładnie. Dokładnie i tą drabinką powinniśmy wyjść nieopodal naszego domu. Sprawdźmy moją zacną teorię. Tylko pytanie, czy tu patrolu żadnego nie będzie? Nie, dobra. Wyłazimy. I szybciuszkiem. Szybciuszkiem gdzieś tu, chociaż powiem szczerze, wolałbym chyba jakoś tędy przejść. What the syn, ale fart. Dobra, ciśniemy. No to jednak za dużo tego towaru mamy przy sobie. No i gitara. Dobra, udało się. Słuchajcie, dobrze, aktywuj stację roboczą. Aktywuj stację roboczą i teraz jak to się kuźwa robiło? Tryb... O, w ten sposób zrobimy. Połóżmy. I teraz to przenosiło się jakoś tutaj, nie? No i co? Czekajcie. Tryb sprzętowy to było, tak? Zaznacz. Aby manipulować przedmiotami lub otworzyć opcję, przejść do trybu laboratoryjnego. Okej. Okay. I? Dodaj substancję. No cały kilogram, no. No to na biało było. Okej. Okay. I teraz tak, tutaj gdzieś... A, to jest nasza amfa, a tu? O, kokainka. Dobra, słuchajcie, to dodajmy teraz tak, do... miksera, to żeśmy dodawali 320, tak? 320. Dodaj. I cukru dodawaliśmy 80. Ale to nie taki, nie? Ale to był... Cukier to jest zwykły? Czekajcie. Źródło jest inną substancją, można dodać jedynie jeden typ substancji, aby zmieszać dwa rodzaje substancji. Aha, użyj miksera. A ja co zrobiłem, kuźwa? To jest młynek do kawy. No ale to... Przecież to jest... Misiu Pysiu. Zaraz. Okej, to tak. Dodaj substancję. Miks nie jest gotowy.
Co ty pierdzielisz dzisiaj, kuźwa? Jak to się dodawało? No to przecież się tak dodawało. No to mikser zaznaczony i dodaj substancję. Ajajaj, dobra, dajcie mi chwilę, zaraz to ogarnę. Dobra, już widzę, to trzeba mikser, słuchajcie, zaznaczyć, a potem dopiero... Nie, czy tam puchę... No tak czy inaczej udało się to ogarnąć jakoś. Dobra, to teraz tak, zatwierdź ten miksior i to będzie tak, kokainka, pabeluska, nie? Tak, żeby było dobrze. I zatwierdź ten miksior. Jest 11 paczek po 50 gram. To mamy trochę za mało chyba. Ale niech to się zrobi. To najwyżej jeszcze zmieszamy. No teraz trzeba będzie... Czekajcie, gdzie to... to za chwilę zobaczymy, gdzie to trzeba dostarczyć. Natomiast... A, koło tego śmietnika tam. No to skoczymy. Bo to do poniedziałku. No dajesz, dajesz, mistrzuniu. Dobra. I teraz zapakuj produkt. Nowa paczka po 50 gram. I ile mi z tego wyjdzie? Dawaj, spójrz. A, widzicie, masa paczek przekracza masę źródła. A no właśnie. To anuluj. Zapakuj produkt. Nowa paczka, 50 gram i to jest 8. Pyk. I dodaj do ekwipunku. Rewelacja. I teraz tak, tutaj znowu 320 damy. Ciach. I z tego damy 80. Się kuźwa zestaw małego chemika. I zatwierdź miks. Oczywiście nazwa ta sama, żeby tam się nie różniło, bo później będzie problem. Ok. I niech to się robi. Skład ten sam. Musimy pół minuty jeszcze poczekać. To się za chwilę zrobi, zapakujemy. No i tak na dobrą sprawę 11 paczek z tego musi być dla labaleny. No resztę można odłożyć, nie ma problemu. No i później skoczymy sobie, słuchajcie, zbadać te miejsca, tylko no właśnie, no, żeby nie wpaść, nie? Tutaj potężna aktualizacja, jeżeli chodzi o endgame, została wprowadzona, będziemy starali się to odkryć. No oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak, proszę Państwa, będzie wyglądała później kwestia monetyzacji, tak? Bo jeżeli będzie to wyglądało tak, że tutaj monetyzacja będzie wyłączana, bądź jakiekolwiek będą problemy związane z tą grą, no to niestety, ale trzeba będzie się wstrzymać, ale... Mamy, słuchajcie, 3, 6, 9, tutaj 12, powiedzmy 3, 6, 9, no jakbym to trochę chciał zostawić, to weź tryb, o, w ten sposób i bym cię, synu, poprosił, żebyś mi położył tak, raz, dwa, będziemy mieli tak, 3, 6, 9, to daj tutaj w ten sposób, 3, 6, 9, 10, dobrze liczę? 3, 6, 9, 10, 11, dobra. I okej. No i teraz powinno się wszystko zgadzać. Dobrze. I oni 11 chcą. Dobra. To ciśniemy, słuchajcie. Ciśniemy. Ryzykowne, ale ciśniemy. Miejmy nadzieję, że tam policaje się nie przyczepią. I my idziemy tutaj. Więc nie ma tragedii, bo to jest jeszcze taka droga, gdzie można całkiem przyjemnie śmignąć sobie.
bo wystarczy tutaj przelecieć. Tu psy nie chodzą, więc nie ma problemu z tym. A tu już pomalutku by trzeba było zacząć się rozglądać, uważać. Aczkolwiek i tak opłotkami można przedostać się całkiem nieźle. Tylko tutaj by trzeba było uważać, popatrzeć, czy jakiego patrolu nie będzie po drodze. A, tędy zapomniałem, że tędy nie przejdziemy. No dobra, to śmignijmy. W miarę szybko. I do skrytki. Okej. Okay. Dostarczyliśmy. Mamy skontaktować się w tym momencie z gościem. Jeszcze tutaj jakiegoś znaczka sobie postawię, bo... Elegancko. No bo tak. Dobra, to teraz jesteśmy jakoś tak w miarę blisko tutaj tego miejsca zbrodni. Więc można by szybciutko kicnąć. I zorientować się, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Oczywiście mając nadzieję, że nam się nic nie stanie, ale wiecie co, ja mam pomysł. Może skoro my żeśmy ogarnęli tutaj temat dostawy, a ja mam tu chałupę, to by można było zapisać rozgrywkę. No. Dosyć często tutaj zapisywałem zawsze, bo no to wiecie, różnie bywa. A niech mi się noga powinie i co ja wtedy biedny zrobię. To nie jest policjant. Zobaczmy, jak to tam jeszcze. Aha, czyli to generalnie jest już za tym murem, nie? Czy jeszcze nie? Już będzie za murem, czy jeszcze nie? Jak to tutaj wygląda sytuacja? A, nie. To wygląda na to, że to gdzieś tutaj. O! Dobra. Kogoś tu zmasakrowało, to znakiem go załatwili. Ja pierdzielę, dobre. Dobrze, to teraz dalej. Tutaj mamy jeszcze. Ja bym, słuchajcie, przy okazji, bo będziemy lecieć w tamtą stronę, to ja bym może przy okazji zapłacił za towar, nie? Gościowi. Zapomniałem, jak on się tam nazywa, nie? Eryk czy... Eddie. O, byłem blisko. Dobra, ale ile ja mam na koncie w ogóle? A to muszę do aplikacji. Muszę do aplikacji, zaloguj się do banku. 13 tysi. A czy ja coś w ogóle w gotówce mam? To by było tak, 10, 20... to mogę zapłacić, to nie ma problemu. Eduś, bym ci zapłacił za towar. Okej, 25 tysięcy, elegancko, z tym Gustavo trzeba się skontaktować. Gitara, odblokowano osiągnięcie na Steamie, pocket money, no dobra. Możesz odebrać swoje pieniądze z depozytu. Dobrze, elegancko. Z tym, że może nie po nocy. A my tymczasem weźmy 10, 20, 25 tysięcy i skoczymy do Ediego zapłacić, a przy okazji zbadamy kolejne miejsce zbrodni. Która to tam jest na osi 19? Tam chyba od 20 jest godzina policyjna, nie? Z tego co kojarzę. Więc możemy jeszcze szybko śmignąć do Ediego. On tutaj będzie stał. Kuźwa, ciemno jak w dupie. Tak, proszę bardzo. O. No i z nim mamy sprawę załatwioną. Teraz... no dobra. Teraz tak. Tutaj musimy kicnąć do kolejnego miejsca. Tutaj niewiele co widać, tak na dobrą sprawę. Kurde, gdzie ten trupoż jest, no?
To niby, że tu. A, dobra. Nic nie widzę, co prawda, ale... Ale okej. No i zostało nam jeszcze tylko jedno miejsce, jedna miejscóweczka. O! Jedna miejscóweczka nam została. To ja proponuję, żeby tutaj na szybciocha zapisać grę. Czy kuźwa tu latarka jakaś była, czy nie było? Okej. Okay. I... Propozycja jest taka, ale normalnie nie wiem, czy to kurde... Strasznie ciemno się teraz zrobiło. Dajmy się przeszukać. Nie mam nic, nie mam nic. No, witam. No. No, a co ja kuźwa innego robię, ciulu? No dawaj, przestań mnie macać tak. No ja wiem, że ty zawsze lubisz macanko. Chyba ty. Dobra, i teraz tak. Kolejne, ostatnie miejsce. Ale to nie tu. To będzie tutaj, przy wschodniej trupiarni. Dobra, czyli my idziemy tu. Na razie nie ogarniam gotówy, bo nie ma takiego sensu, żeby z gotówą chodzić. Natomiast my musimy sobie tutaj ponadzorować trochę. O, 60 minut, kuźwa. Attention. Jakby co, to mamy tutaj chałupę. Uff, dobra, upiekło mi się. Okej, okay. Będę się tutaj, puścimy. No. A todos los ciudadanos huéspedes. El horario policial empezará en 60 minutos. El horario policial empezará en 60 minutos. Por su propia seguridad, todos los habitantes deben dirigirse a sus alojamientos. Las personas que se encuentren dentro de las áreas públicas durante el horario policial pueden sufrir consecuencias. Ale raz gościu zrobił. Shit, man, we're fucked. We're totally fucked. Shit. Fuck. Okay. Calm down. Concentrate. We got this. We'll handle it. Don't worry. For now, let's visit that guy Eddie mentioned. Let's gather more information. No tak. No i pięknie. Proszę państwa, no generalnie mamy kłopoty jakieś i to dosyć sporawe. Szukam jakiejś miejscowy, żeby można się było schować, ale po ciemku to dosyć ciężko jest cokolwiek tutaj wypatrzeć. Niemniej jednak myślę, że jakoś uda mi się dotrzeć do domu. Mam 20 minut na to, żeby pędzikiem jakoś tam się przedostać. O kutwa! Ale nie w ten sposób. Czy ja bym mógł? O, tędy. Dobra. Można i w ten sposób. I szybciochem tu do tej chałupy, bo tutaj możemy zapisać postęp. Nie ganiaj mi już więcej po ciemku. O. Zapiszemy sobie, proszę państwa, no i w miarę bezpieczni. Dobra. Słuchajcie, zobaczymy, jak się tutaj będzie sprawa rozgrywała. Zdążyliśmy przed godziną policyjną. Natomiast ja państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.